Podopieczni Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu mają jedno marzenie. Prawdziwe śnieżne wakacje, na które niestety ośrodek nie ma pieniędzy, ale które mogą sfinansować darczyńcy, którzy sprezentują taki wyjazd dzieciom. Z inicjatywą właśnie wsparcia wyjazdu wychowanków na śnieżne wakacje wyszedł Marek Sikora, który zachęca do wsparcia inicjatywy. Chcieliby Państwo podarować wychowankom tutaj jednego z ośrodków w Grudziądzu ferie zimowe, wakacje, no wypoczynek. Dokładnie, chcielibyśmy, aby kilkoro, może więcej dzieci z naszej placówki w Grudziądzu mogły cieszyć się tym, co nie wszyscy mogą się cieszyć, ale część dzieci może się cieszyć, czyli białym szaleństwem, czyli wyjazdem na narty w góry. Chcielibyśmy społecznie, ja głównie apelowałem z swoimi kontaktami też prywatnymi, do osób, które przede wszystkim jeżdżą na nartach, które wiedzą, co to jest. Udało się już zebrać część środków, jednak im większa kwota wzbogaci inicjatywę, tym więcej dzieci wyjedzie na śnieżne wakacje. Akcja zbiórki pieniędzy organizowana jest z pomocą Grudziądza. Na chwilę obecną wpłat już jest około 2,5 tysiąca złotych na koncie. Czyli na pewno dwójka dzieci już wiemy, że pojedzie. Wiele osób jeszcze nie zdążyło dokonać przelewów, natomiast w rozmowie ze mną mówiło, że taki dokona, więc liczę na to, że w tym tygodniu te zasadnicze wpłaty powinny na konto wpłynąć. Brakuje, wiadomo, że każda kwota, im więcej zbierzemy środków finansowych, tym więcej tych dzieci pojedzie. Koszt udziału jednego dziecka, czyli koszty wyżywienia, transportu z Grudziądza, skipasów przede wszystkim, czyli tego karnetu na stoki narciarskie, to jest około 1200 zł na jedno dziecko. Wpłaty można dokonywać na konto grudziąckiego Caritasu, bo tutaj poprosiłem o współpracę grudziącki Caritas imieniem błogosławionej Juty z dopiskiem narty.